Jako, że historia świata to nie tylko wojny, tragedie i rewolucje, dzisiaj dla odmiany opowiem wam nie o zdarzeniu, lecz o pewnym zjawisku. By to uczynić, zabiorę was w podróż do XIII-wiecznych Włoch. Tam spotkamy się z czymś, co wydawać by się mogło wynalazkiem dopiero XIX i XX-wiecznej architektury, czyli wieżowcami. Zapraszam więc was do La Città delle Torri, czyli Bolonii, miasta wież i sosu bolońskiego. Oczywiście opowiadając o Bolonii, nie można zapominać o jej bogatej historii. Sięga ona zdecydowanie czasów zamierzchłych. Najstarsze źródła odnoszące się do położenia Bolonii wskazują najpewniej na pochodzenie etruskie, a więc z czasów, gdzie Rzym jako państwo dopiero raczkował na Palatynie. Osada leżąca na miejscu Bolonii nosiła wówczas nazwę Felsina. Prócz faktu jej istnienia, niewiele o niej wiadomo, aż do IV wieku przed naszą erą, gdy tereny te zostały najechane przez Celtów, uciekających wówczas najpewniej przed naporem plemion germańskich. Celtowie ci zwani byli bojami. Pierwotnie umieszcza się ich gdzieś w okolicach dzisiejszych Czech, co odzwierciedlać się ma w łacińskiej nazwie Czech, czyli Bohemii, krainy ludu bojów. Władza nad terenami północnych Włoch należała do Celtów przez kolejne dwa wieki. Bojów pokonała rodząca się potęga z południa, czyli Rzym. W 225 roku przed naszą erą doszło do bitwy pod Telamonem na terenie dzisiejszej Toskanii, gdzie w wyniku tego starcia zwycięski Rzym mógł dokonać pełnego podboju Doliny Padu, regionu niezwykle żyznego i pozwalającego na spokojny rozwój, będąc od północy osłoniętym naturalnym murem, Alpami. Bojowie jednak nie potrafili zapomnieć o swojej wcześniejszej niezależności i teren ten pozostawał buntowniczy jeszcze przez długi czas. Przykładem niech będzie fakt, że bojowie udzielili wydatnej pomocy Hannibalowi, gdy ten przeprawiał się przez góry wraz ze sławnymi słoniami bojowymi, co finalnie doprowadziło do jego porażki i zaorania Kartaginy wraz z przyległościami, cementując rzymską dominację nad Morzem Śródziemnym. Felsinia w wyniku tej wojny została w 192 roku przed naszą erą zdobyta i prawdopodobnie również zrównana z ziemią, gdyż 3 lata później Rzymianie na tym miejscu utworzyli swoją kolonię, zwaną odtąd Bononia. Sami zaś pokonani bojowie w dużej mierze opuścili Italię i najpewniej skierowali się wówczas nad Dunaj, na ziemię dzisiejszych Węgier. Pod rzymską kuratelą Bolonia stała się jedną z wiodących placówek handlowych. Już w 187 roku przed naszą erą doprowadzono do niej bitą drogę, Via Emilia. W czasach rzymskich Bolonia liczyła od 12 do 30 tysięcy mieszkańców i okresowo była drugim pod względem wielkości miastem w Italii oraz jednym z najważniejszych miast w cesarstwie z wieloma świątyniami, termami, teatrem i areną. Jednak z czasem nadszedł upadek miasta wraz z najazdami germańskimi, które doprowadziły do podziału, a w końcu upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego w 476 roku naszej ery. Z ruin miasto poddźwignął biskup święty Petroniusz. Objąwszy około 432 roku we władanie miasto, zajmował się przede wszystkim odbudową zniszczeń spowodowanych przez barbarzyńskich Germanów. Końcem VI wieku, przez krótki okres, miasto podlegało władzy bizantyjskiej. Bizantyjczycy wówczas otoczyli Bolonię solidnymi murami, jednakże nie dały one rady w starciu z Longobardami i w 728 roku Bolonia została włączona do ich królestwa. Jednakże i zwierzchność Longobardów długo nie potrwała. W końcu, w 756 roku,
została ona przyłączona do państwa kościelnego. W średniowieczu Bolonia nadal stanowiła ważny ośrodek miejski. W 1088 roku założono tu drugi na świecie uniwersytet. Jako wolna komuna miejska w 1294 roku liczyła około 60 do 70 tysięcy mieszkańców i była prawdopodobnie szóstym co do wielkości miastem w Europie po Kordobie, Paryżu, Wenecji, Florencji i Mediolanie. I na tym okresie się obecnie skupimy. W wieku XII zaczęto w Bolonii wznosić bardzo ciekawe struktury. Były to budowle na kształt wież, o funkcjach zarówno obronnych, mieszkalnych, jak i prestiżowych. Zazwyczaj były one wysokie, smukłe i murowane, o podstawie w kształcie kwadratu. Była to forma bardzo specyficzna, wykształcona jedynie na terenie północnych Włoch, nie występująca nigdzie indziej. Według wielu źródeł, w szczytowym momencie na przełomie XII i XIII wieku, w mieście mogło istnieć nawet do 200 takich budowli o wysokości dochodzącej do nawet 30 metrów, a nieliczne nawet 60, co musiało ówcześnie robić niesamowite wrażenie. A jak takie wieże budowano? Na 5 do 10 metrów w głąb ziemi wbijano drewniane pale jako fundament. Na tym budowano podstawę, często składającą się z krystalicznej odmiany gipsu, zwanej selenitem. Mury natomiast wznoszono podwójne, przestrzeń pomiędzy nimi wypełniając gruzem i kamieniami wymieszanymi z zaprawą wapienną. Budowa takiej wieży była oczywiście czasochłonna, a te najwyższe, sięgające nawet 60 metrów, potrafiły być budowane nawet do 10 lat. Budowle te, jak już wspomniałem, miały wiele funkcji, choć akurat ta mieszkalna była najmniej istotną, gdyż było to praktykowane jedynie w sytuacji zagrożenia miasta atakiem. W warunkach pokoju wieże stanowiły najczęściej magazyny, w których można było odnaleźć zarówno skarbce rodów szlacheckich, dokumenty rodowe oraz zapasy wymagane na czas oblężenia. Niekiedy w wieżach znajdowały się również składy broni czy nawet areszty. Prowadzono w nich również sklepy i inne lokale usługowe. Z czasem nabrały one również funkcji prestiżowej. Im wyższa wieża, tym bogatszy i znaczniejszy był ród ją posiadający. Tak więc były one wówczas czymś na kształt supersamochodów w czasach współczesnych. Nie do końca miały sens praktyczny, ale świadczyły o statusie posiadacza. O bolońskich wieżach wspomina w swoim największym dziele Dante Alighieri, gdzie w Boskiej Komedii opisał Garisendę, jedną z dwóch najbardziej rozpoznawalnych wież w Bolonii, istniejącą do czasów współczesnych. Patrząc na wieży bolońskiej kąt krzywy, od strony, kędy ku ziemi się chyli, widz drży, by czasem wiatr ją nie wywrócił. Garisenda jest jedną z dwóch bolońskich krzywych wież. Jej siostrzana wieża, Asinella, jest obecnie najwyższą z zachowanych wież w Bolonii. Zbudowana została ona między 1109 a 1119 rokiem przez Gerharda Asinelliego. Złożona z dwóch członów wieża sięga ponad 97 metrów. W trakcie budowy budowla pochyliła się wskutek obsunięcia fundamentów, co pogłębiło się jeszcze po zakończeniu budowy. Na obecny moment jednak wieża jest stabilna, a jej odchył od pionu nie powiększa się, przez co jeszcze najpewniej przez długie lata cieszyć będzie oczy turystów. Natomiast wspomniana przez Dantego Garisenda powstała mniej więcej w tym samym czasie co Asinella i pierwotnie miała przerosnąć swoją towarzyszkę. Nie doszło to jednak do skutku, gdyż osiągnąwszy wysokość 60 metrów, zaczęła się mocno pochylać. By nie doszło do zawalenia, w 1351 roku obniżono jej wysokość do 48 metrów. Mimo tego odchylenie jej jest blisko trzykrotnie większe od siostrzanej wieży. Przy tak wysokich wieżach problem przede wszystkim sprawiała sama natura.
Nie do końca przemyślane stawianie tak wysokich budowli w mieście sprawiało oczywiście, że do wież ściągało uderzenia piorunów. I to one czyniły największe spustoszenie, powodując liczne pożary i pęknięcia na murach. By temu przeciwdziałać, na przykład na Asinelli, postawiono drewnianą klatkę. Jako piorunochron jednak nie zdała ona egzaminu. Funkcję ochrony pełniła również płaskorzeźba Michała Archanioła. Jak łatwo można zgadnąć, z podobnym skutkiem jak prowizoryczny piorunochron. Będąc jeszcze przy Asinelli, to warto wspomnieć o wypadku, do którego doszło przypadkiem w 1513 roku. W mieście odbywała się wówczas jakaś uroczystość, na której zgodnie ze zwyczajem strzelano z armaty. Pech chciał, że kula uderzyła podczas jednego z takich wystrzałów w wieżę, jednakże nie uczyniła wówczas większych szkód. Z Asinellą jest również związana pewna legenda. Otóż jej nazwa miałaby pochodzić od dwóch osłów. Osioł to po łacinie asinus. Osły te, pewnego dnia pasąc się w polu, znalazły pień drzewa wypełniony złotem. Uczynić to miało ich właściciela niezwykle bogatym. Krótko potem właściciel tych osłów zakochał się w pewnej młodej arystokratce, jednakże jej ojciec nie chciał wyrazić zgody na małżeństwo z plebejuszem. Ojciec wybranki postawił warunek, że odda rękę córki, jeśli amant zdoła zbudować bardzo wysoką wieżę. Wyzwanie to obciążyło mocno młodego mężczyznę, ale finalnie wieża Asinelli powstała, więc idąc tokiem tej legendy, można się spodziewać, że młodzieniec mógł cieszyć się wybranką. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć drugą z kolei najwyższą zachowaną wieżę miasta, Altabelle, stojącą w pobliżu katedry San Pietro. Wznosi się ona na wysokość 61 metrów i co należy zaznaczyć, w przeciwieństwie do wielu wież Bolonii, zachowuje ona idealny pion. Złoty czas, jeśli idzie o budowę wież w mieście, trwał około 100 lat. Końcem wieku XIII, kłopotliwe w utrzymaniu wieże, stopniowo popadające w ruinę i wyburzane, znikały z krajobrazu miasta. Na ich miejsce wznoszono już standardowe dla tamtej epoki domy oraz budynki użyteczności publicznej. Część z nich rozbierano jeszcze po I wojnie światowej. Do czasów obecnych przetrwało około 20 wież, stanowiąc wciąż wyjątkowe i charakterystyczne punkty w krajobrazie miasta. W obecnych czasach Bolonia stoi przede wszystkim motoryzacją. To tutaj właśnie powstały takie marki jak Ducati, Lamborghini czy Maserati. Tradycyjnie wytwarzane są tutaj również majoliki, czyli rodzaj fajansu. Bolonia słynie także z cerowarstwa oraz winiarstwa. Wciąż jest jednym z głównych ośrodków turystycznych we Włoszech, stanowiąc malowniczą miejscowość pełną wiekowych zabytków, takich jak renesansowe pałace, ratusz, świątynie katolickie i ruin z czasów Imperium Rzymskiego. Na zakończenie wspomnę tu również o polskim akcencie. Bolonia między 9 a 21 kwietnia 1945 roku odbijana była z rąk niemieckich przez II Korpus Polski, dowodzony przez generała Andersa. Korpus ten zasłynął zdobyciem klasztoru na wzgórzu Monte Cassino. Zdobycie Bolonii zakończyło pełny poświęceń szlak bojowy tej formacji. Jeśli przygotowany przeze mnie materiał Ci się spodobał i chciałbyś wesprzeć rozwój kanału, zapraszam do okazania tego pod filmem. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!